objawień. Kiedy się rozpoczęły, miałam 16 lat. Kiedy zaczęliśmy biec za Matką Bożą, Wicka, uciekając, przestraszona przed Matką Bożą, zgubiła klapki, a później biegliśmy w kierunku Matki Bożej. I Matka Boża stała się centrum naszego życia. I po trochu nasze życie zaczęło się zmieniać. Zaczęliśmy konkretnie żyć, aby stać się Kościołem, aby Kościół nie był tylko budowlą, lecz my powinniśmy być tymi, którzy powinni się nawracać, zmieniać swoje życie i poprzez swoje życie dawać świadectwo innym. I Bogu dzięki zaczęliśmy to czynić. Pamiętam, kiedy zaczęliśmy adorować i prosiliśmy proboszcza o miejsce w kościele w ciągu nocy, powiedzieliśmy, że jeżeli oni mogą całe noce spędzać w dyskotece, jeżeli mogą tam tańczyć, my możemy adorować. I tak to się zaczęło. I to było głębokie doświadczenie. Pamiętam, w pewnej chwili, kiedy jeden z chłopców zaczął spać podczas adoracji, byliśmy rozżaleni, że w tym drogocennym czasie, kiedy trwamy przed Najświętszym Sakramentem, zasypiamy. I to było dla nas trudne. Ale jednocześnie widzieliśmy, że on z całego serca pragnął być przed Najświętszym Sakramentem, by się tam modlić przez całą noc, by powiedzieć, ja ofiarowałem jedną noc i modliłem się przez całą noc. I wówczas zaczęliśmy nie tylko śpiewać, nie tylko czytać psalmy i dziękować Bogu, lecz jednocześnie zaczęliśmy wzrastać w tej adoracji, w tym uwielbianiu, której na początku nie rozumieliśmy na tyle, choć pragnęliśmy być głębocy. I jak Matka Boża powiedziała, naśladujcie życie świętych, czytajcie żywoty świętych. I staraliśmy się naśladować poprzez swoje życie nie tylko świętych, ale Matkę Bożą, na którą spoglądaliśmy każdego dnia. I ja często mówię, kiedy Matka Boża się objawia, często ja się wyprostuję, ponieważ Matka Boża ma właśnie taką postawę. My często jesteśmy pocholeni, wykrzywieni, a przy jednej okazji, kiedy byłam chora, gdy Matka Boża objawiła się nam, pościliśmy przez długi czas, byłam bardzo zmęczona, bo było wielu pielgrzymów i lekarze powiedzieli mi, że jestem tak bardzo wyczerpana, że muszę przez kilka dni pozostać w domu i muszę wypocząć, bo moje serce jest tak bardzo czułe, wrażliwe i ten wysiłek, którym żyję codziennie, na przykład wielokrotnie w nocy szliśmy na górę Križevac, górę Podbrdo, modliliśmy się, pościliśmy i lekarz powiedział, że muszę zostać w domu. I było to święto niepokalanego poczęcia i we wszystkie inne święta, kiedy Matka Boża się objawia, przychodzi ubrana w szaty bogate, piękniejsze, jakby przeplecione złotem. I podczas objawienia byłam w piżamie, powiedziałam, Matko Boża, tak mi przykro, że podczas tej nowenny nie mogłam ofiarować żadnej ofiary, lecz moją ofiarą było to, bym więcej jadła i bym spała. I ofiarowałam ten mój sen, to, że musiałam niejednokrotnie przełykać pokarmy bez chęci jedzenia. Ale lekarze powiedzieli, Maria, musisz, bo dążysz ku anoreksji, jesteś młoda, dorastasz. I to moje doświadczenie do objawienia było wielką ofiarą. Ale podczas objawienia Matka Boża przyniosła mi wielką radość. Była radosna, podziękowała mi za tę ofiarę. Ja powiedziałam, że jako ofiarę składam jej ten pokarm, który musiałam przełykać w tych dniach, ponieważ w swoim sercu nie chciałam jeść, chciałam pościć. A Matka Boża uśmiechnęła się i powiedziała, wiesz, Maria, ty masz w swojej szafie
piękną świąteczną piżamę. Dzisiaj jest święto i ty po objawieniu powinnaś założyć tę świąteczną piżamę, by było wiadomo, że jest święto. I ja zaczęłam śmiać się podczas objawienia i moja rodzina, bliscy, którzy byli ze mną podczas objawienia, zapytali, co się stało, że tak słodko się śmiałaś. Ja powiedziałam, wiesz, Matka Boża wie nawet, co mam w swojej szafie, nie tylko to, co mam w swoim sercu. I w tym momencie pięknym było to doświadczenie, to było tak proste, zwyczajne. Zwykła piżama, jak bardzo może przemienić postawę Matki Bożej i moją postawę. I od tamtej chwili, co niedzielę, zaczęłam mówić do swoich dzieci i starać się mówić o tym, że niedziela jest niedzielą. Nie powinniśmy ubierać jakichś sportowych sukienek, lecz idąc na mszę świętą, powinniśmy być ubrani świątecznie, bo tego nauczyliśmy się od Matki Bożej. A podobnie i nasze modlitwy zaczęły wzrastać. Na początku nie potrafiliśmy się modlić, nie znaliśmy tajemnic, nie potrafiliśmy odmawiać tajemnic bolesnych, radosnych czy chwalebnych. Ale z pomocą Jana Pawła II przyjęliśmy, odkryliśmy i dziękujemy Bogu za dar czwartej części różańca. I dziś, zanim przyszłam tutaj, jeden z moich przyjaciół z Rzymu podarował mi pudełeczko. I zawsze my, wizjonerzy, byliśmy w takiej sytuacji. Ludzie darują nam wiele rzeczy, wiele darów ze wszystkich stron świata, ale ten prezent to taki takie małe pudełeczko. Nie mogę tego przetłumaczyć. Jest w języku włoskim, ale napisane jest niczym, jest to niczym lekarstwo i w środku jest różaniec i napisane jest, że to lekarstwo można zawsze stosować i pomoże nam wszystkim i można nawet w tym przedozować. I napisane jest, że owoce tego leku są ponad naszą głową, stają się kręgiem. I ja zastanawiałam się, o czym oni mówią. Napisane jest, że jeżeli przedawkujesz, będziesz zbyt radosny i w twoim sercu będzie tak wielka radość, że będziesz musiał ją podzielić z innymi. W środku jest 50 Zdrowaś Maryjo, 5 Ojcze Nasz, 5 Chwała Ojcu i 1 Witaj Królowo. I kiedy czytałam dalej, mówią, że jeżeli korzystasz zbyt wiele z tego leku, będziesz miał tak wielką radość, że poczujesz, by chcesz czynić dobro innym. I pomyślałam, że muszę się tym z wami podzielić, bo my na samym początku zaakceptowaliśmy różaniec. Nie potrafiliśmy zbyt wiele. Kiedy Matka Boża powiedziała, abyśmy szli na górę objawień jeszcze przed świętem Matki Bożej Anielskiej, Matka Boża prosiła, abyśmy przez 9 dni modlili się i pościli w jej intencjach. I w Medjugorju jest kościół franciszkański i franciszkanie. My nie wiedzieliśmy, co znaczy Matka Boża Anielska. I w jednej chwili, kiedy Matka Boża powiedziała, abyśmy, że będziemy mieć co wieczór objawienie o 2 w nocy na górze objawień, to dla nas pokuta, bo byliśmy w kościele, sprzątaliśmy kościół do północy, ponieważ było tu niewiele sióstr zakonnych, tylko 2 i siostra Melania, która otrzymała powołanie w Medjugorju, zawsze była z miotłą w ręku i zawsze żartowaliśmy, że ona jest siostrą Blue Eyes, niebieskie oczy, bo nikt nigdy nie pamiętał, jakie jest jej imię, ale ona była znana z tej miotły w Medjugorju i siostra Jania, która była siostrą OK, bo zawsze jak przyjeżdżali ludzie z Niemiec, z Anglii, ona przebywała przez jakiś czas w Ameryce i mówili we wszystkich językach. Ona tylko mówiła OK, bo nie wiedziała, co ma innego powiedzieć. I w ten sposób ona była siostrą OK, druga siostra Blue Eyes i jeszcze inne. I my chętnie to przyjęliśmy. Umieściliśmy w praktyce i niejednokrotnie, kiedy świętej pamięci ojciec Slawko, kiedy go pytaliśmy, skąd przybył,
z jakichś krzaków i zawsze patrzyliśmy na to dziwnie, ponieważ Medjugorje między górami jest miejscem pomiędzy górami i zawsze żartowaliśmy, że ojciec Slavko przychodzi z jakichś krzaków. On powiedział, że krzewem jest również róża i w taki sposób zawsze odpowiadaliśmy, szukając rozwiązań. Ale najlepszym rozwiązaniem jest to najgłębsze rozwiązanie. I najpiękniejszym jest to, że kiedy ja miałam 16 lat, powiedziano mi, Maria, musisz wrócić do przeszłości. Teraz masz 16 lat. Jak pokora. Co byś zdecydowała? Wracając do przeszłości, mogę powiedzieć, że po klęczeniu, po moim wielkim chodzie na obu wzgórzach, gdybym mogła wrócić do przeszłości, powiedziałabym, że dziś również mogłabym się na to zdecydować, na spotkanie z Bogiem za pośrednictwem Matki Bożej. I rzeczywiście w wielkiej miłości to czyniliśmy, dawaliśmy o tym świadectwo. Dajemy świadectwo o tym i dziś. I za pośrednictwem naszego świadectwa pragniemy przyciągnąć jeszcze więcej ludzi do Boga, do Matki Bożej. Aby nasze świadectwo było konkretne, głębokie dla was wszystkich. Aby było to nawrócenie i nowy powrót do Boga, powrót do wiary. Abyśmy powiedzieli, że nasza wiara jest najpiękniejsza, najgłębsza. I w momencie, kiedy powinniśmy się zdecydować, ja zawsze mówię, tak jak mówi również Matka Boża, umieścić Boga na pierwszym miejscu. I pragnę was zachęcić, chcąc, by każdy z was już dziś powiedział, ja pragnę w swej prostocie, w moim życiu, wracając do mego domu, pragnę, aby Bóg w istocie stał się moim najlepszym przyjacielem. To, co powiedzieliśmy Matce Bożej w pierwszych latach objawień, kiedy prosiła, abyśmy odmawiali cały różaniec, tajemnice radosne, bolesne i chwalebne, abyśmy codziennie je odmawiali. I również modlitwę 7 Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu. W pewnym momencie, kiedy Matka Boża powiedziała, abyśmy codziennie modlili się przez 3 godziny, abyśmy ten czas spędzili na modlitwie, powiedzieliśmy, Matko Boża, czy to nie jest zbyt wiele, bo już nasze życie stało się modlitwą. Ludzie, którzy przybywają, którzy przechodzą przez nasze domy, odczuwaliśmy potrzebę, by dawać świadectwo. Matka Boża powiedziała nie, by Jezus stał się waszym przyjacielem, musicie spędzać z nim więcej czasu. I Matka Boża prosiła o 3 godziny. Dziś mogę powiedzieć, że Matka Boża nie prosi tylko o 3 godziny, lecz Matka Boża prosi, abyśmy 24 godziny z 24 spędzili nasze życie z Bogiem, z Matką Bożą, aby był tym nasz sen, nasza praca, nasze spotkanie z ludźmi, aby Bóg był naszym oddechem, aby nasze uczucie było w Bogu. Ja dziś, kiedy jestem matką 4 dzieci, kiedy jestem żoną, tak jak mówi święty Paweł, kiedy byłam dzieckiem, rozmyślałam jak dziecko. Dziś, kiedy dorosłam, jestem dorosłym człowiekiem, myślę w inny sposób. Widzę wiele ludzi, którzy przybywają, którzy przechodzą przez to miejsce i przez wiele lat przewijają się przez Medjugorje, umierają. Jest wielu tych, którzy już umarli. Zawsze mówię, tak jak od samego początku powiedzieliśmy Matce Bożej, pragniemy spotkać się z tymi wszystkimi, których spotkaliśmy tutaj. Pragniemy spotkać ich w niebie pod płaszczem Matki Bożej. I zawsze mówię, kto wie, ilu ich przybyło, kto wie, ilu ich wróci i przyjmie orędzia Matki Bożej. Ja mam nadzieję i życzę wam, aby to służyło waszemu dobru, abyście to przyjęli wrócąc do domu, aby nasze świadectwo i wszyscy ci, którzy mówili w tych dniach, zachęcali was z całego serca i pragnę, aby nasze świadectwo było dla was zachętą do świętości, do życia wiecznego, bo jeżeli nie wybraliśmy Boga, nie wybraliśmy raju, a Matka Boża pokazała nam
Jakowowi, Iwanowi i Witce, nawet poprowadziła ich ze sobą. Pamiętam, że Matka Boża powiedziała, że zabierze ze sobą Witkę i Jakowa. Wtedy Jakow powiedział: Matko Boża, proszę, zabierz ze sobą Witkę, bo ich jest ośmioro rodzeństwa w rodzinie, a ja jestem sam. I on myślał, że umrze, ale Matka Boża poprowadziła ich ze sobą i powrócili na ziemię, pokazała im raj, aby dawali świadectwo o tym, że istnieje raj, piekło i czyściec. I Matka Boża powiedziała nam, by każdy z nas pragnął raju, aby dążył do raju. Jeżeli my nie myślimy o raju, jeśli nie myślimy o życiu wiecznym, jeśli myślimy o rzeczach materialnych, zatracimy się w nich. A Bóg zachęca nas, aby zawsze w naszych myślach, w naszym sercu, w naszym życiu był rzeczywiście Bóg. I w tym momencie, kiedy mamy Boga, mamy wszystko. I nic innego nie będzie dla nas ważne, ani nasza przeszłość, ani nasza przyszłość, ani nasza teraźniejszość, bo teraźniejszość i przyszłość oraz przeszłość, wszystko jest w Bożych rękach. Jeżeli, jak mówi Matka Boża, szukamy woli Bożej, w samej woli Bożej odnajdziemy pokój. Tego Wam życzę. Szaliem i preko Gospe molim. Z całego serca Wam to zsyłam i modlę się o to dla Was za pośrednictwem Matki Bożej, by każdy z Was odnalazł pokój za pośrednictwem Matki Bożej, odnalazł Jezusa Chrystusa, naszą drogę, prawdę i życie. I niech Bóg Was błogosławi. Będę modlić się za Was wszystkich dziś wieczorem podczas objawienia i polecę Matce Bożej Was wszystkich, wszystkie Wasze intencje, wszystko to, co macie w swoim sercu.